Hej, cześć, witam cię bardzo serdecznie, jestem Grzesiek. No i właśnie, zakończył się sezon 7 Rocket League. Jak widać, playlista jest wyłączona, ponieważ sezon się kończy, nie możemy sobie pograć, czy możemy pograć normalnie, chcemy, ale nie o to dzisiaj chodzi. Witam was w podsumowaniu moich dokonań w sezonie 7. Pomijając to, że wcześniej zobaczycie moich, no oprócz tego, że mamy nagrodę czempiona, to raczej nie jest jakimś zdziwieniem, bo ona została wbita chyba po pierwszych 2 tygodniach sezonu. No to przechodzimy sobie ładnie, płynnie na RL Trackera. No i jak widzicie, kończę sezon 7 z prawie diamentem 2 na Solo Duelach, czempionem 2 na Dobresach, diamentem 3 na Solo Standardach i czempionem 2 na Standardach. Jeśli przejrzeć sobie przegląd, no to, a czy jeszcze do tego, że zagrałem 600 praktycznie trójek, prawie 600 dwójek, no powiedzmy, że około 1300 rankedów, no bo na Solo mi się zdecydowały, miałem troszeczkę więcej. Było 1300 rankedów, sezon trwał około 3 miesięcy, więc tak 325 rankedów miesięcznie, czyli około 10-11 dziennie. Około 7-8 zagraci w godzinę, więc tak uśredniając 1,5 godziny dziennie spędzałem na graniu rankedów. Nie wiem, czy to dużo, czy to mało, ocenicie sami. Zejdźmy sobie na dół, no to możemy sobie zobaczyć, ile mamy już tych. O, prawie 20 000 goli już jest, spoko. Ponad 40 000 shotów, czyli nie mam dużej skuteczności, niecałe 50%, jakby nie patrzeć. No cóż. A jeżeli chodzi o wykres, mamy go od chyba od początku sezonu, od mniej więcej. Chyba, no już tak zaczął się na początku lutego chyba sezon, nie? No to tam tak jakby było. Czyli mamy luty, marzec, kwiecień i maj. No i całe 4 miesiące, takie 3,5 wychodzi tak naprawdę tego sezonu. No, jak widzimy, przyszliśmy po kolei przez Daublesy. No tych nie będziemy, bo tego mało grałem, to nie ma co. Skupimy się na Daublesach i standardach. Także byłem wysoko w czempionie, spadłem do diamentu. To był spadek do niskiego diamentu 3 tak naprawdę. Potem wybicie się i był nowy czempion. Sorry za telefon. Potem znowu spadek do diamentu. Przez długi czas w diamencie, potem czempion, potem wysoki czempion, potem średni czempion, taki średnio wysoki, niski czempion, średni czempion. Czempion 2, tak, czempion 2 wbity tu był, czyli czempiona 2 wbiłem i 26 kwietnia. Miesiąc temu jakoś, no i potem już się chyba w nim trzymałem cały czas. Tak jest. No i najwyższa ranga na dwójkach to 1313 ratingu. A jeśli chodzi o standardy, no to liczyliśmy w diamencie 3, spadliśmy do niskiego diamentu 3, potem skok do czempiona, wypadnięcie z czempiona, znowu bicie czempiona, jest znowu diament, niski diament 3. Tutaj wbicie czempiona, znowu spadek do diamentu 3, długi czas diament 3, potem znowu wzrost, znowu był czempion wbity na początku kwietnia, potem skok kolejny i środek czempiona przez długi czas utrzymywany. No i potem po majówce blisko czempa dwójki wbicie czempa dwójki na standardach 9 maja, no potem utrzymywanie się w nim cały czas. I potem rekord 1349 ratingu. Zaraz jeszcze zobaczymy. No i teraz troszeczkę spadliśmy, bo te pakiet losy były. No nie szło kurde grać za dobrze, troszeczkę się spadło. Już tak odpuszczone było w ostatnich paru dniach. W sumie powiedzmy ten ostatni tydzień sezonu taki był. No, pograć sobie na luzie, bo i tak wiadomo było, że ciężko będzie wybić czempiona 3. Mi się wydaje, że było lepiej, że byłem wyżej, ale tu mamy od tego, jeśli chodzi o to, rekord MMR, no to też został w tym sezonie pobity. Tam w tym sezonie był to rekord na dwójkach i on wynosił 1317 MMR. Obecnie mamy rekord, tylko muszę znaleźć ten obrazek.
jest chyba w obrazach. On jest rekord top. O, tutaj rekord top procent. No, to był rekord 1355, mam tyle tutaj. Nie, tutaj jest, no, była przegrana jedna gra i skończyliśmy grać i tutaj, tak, a potem jeden dzień nie grałem, więc rekord jest taki, 1355 MR-ów, no i cel na przyszły sezon jest prosty, pobić ten rekord, bić jeszcze więcej MR-ów. Jak widzicie, jest to dokładnie top 0,5% graczy, czyli mniej więcej top 1000, także mogę domniemywać, że w tym sezonie, chociaż przez chwilę, byłem w top 1000 najlepszych graczy na świecie na trójkach. Taki mój, powiedzmy, achievement sezonu 7. No i w sumie tyle z tego podsumowania. Szybko, krótko i na temat. Pochwalcie się w komentarzu, jakie wy rangi wbiliście, jak kończycie sezon, jaką najwyższą rangę zdobyliście, najwięcej MR-u w tym sensie, ile macie, mieliście, może też sobie robicie screeny z tego, kiedy wbijacie najwyższy MR. No i ja chcę mieć taką fajną pamiątkę, żeby móc się wam potem na koniec sezonu pochwalić. Ogólnie sezon jak dla mnie udany, jakby nie patrzeć, przez te 3,5 miesiąca na pewno się rozwinąłem w pewnym sensie, może nie dużo, bo to już naprawdę teraz jest kwestia już czysto mechaniczna, jakby nie nauczyłem się niczego nowego, czy fakt, no nauczyłem się wave dashy lepiej, nauczyłem się lepiej sitting shotów, nauczyłem się lepiej podawać na pewno, lepiej się ustawić w obronie, na pewno to jest lepsze granie niż 4 miesiące temu, może nie dużo, ale jest lepsze, ja czuję taką różnicę, czuję, że kiedy mam dobry dzień, to naprawdę na spokojnie gram na poziomie czempiona 3, więc jeśli będzie szczęście, jeśli zgramy się z chłopakami z formy, aby nam się dało granie na poziomie czempiona 3 w jednym momencie, to myślę, że na spokojnie będziemy walczyć o czempiona 3 i pewnie go, znaczy pewnie, mam nadzieję, że go wbijemy w tym sezonie, jakby nie patrzeć, ten sezon też będzie trwał pewnie do jakoś końca września, połowy września, więc czas wakacji, zobaczymy jak nam pójdzie. To wszystko, ja nie przedłużam. Jeśli podobało Ci się to podsumowanie, to nie zapomnij zostawić łapki do góry i komentarza na samym dole. Jeżeli jesteś nowy, żebyś na bieżąco z moimi nowymi odcinkami z Rocketa w sezonie 8, nie zapomnij subskrybować mojego kanału, guzik tutaj. A jeżeli chcesz więcej, to po tej stronie ekranu masz polecony film ode mnie dla Ciebie oraz całą moją playlistę z Rocket League. Widzimy się, mam nadzieję, że jutro w pierwszych placementach. Do zobaczenia, trzymajcie się, no i cześć.